Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu. Co się nagrywa? O Jezu, gdzie jest mój OBS? Tutaj, się nagrywa. Świetnie. Zrobiłem sobie tak z Sonią, o którym mówiłem we wczorajszym odcinku. I łącznie z tego, co liczyłem, mam chyba 19 samonów. Nie wiem, policzcie sami, bo się mogę mylić, tyle ich jest. Cała armia, dzieci Mereza. Serio. Co to jest? Wyszli z piwnicy. No ten mój samon taki inny, który bije, stacjonarny. Fajnie. A ten, jeszcze masz Frozen Key, bo okazało się, że po ostatnim odcinku leżało na ziemi. Ale nie otworzymy, bo musimy zabić planterę. No, więc na razie nie. Mam również przewojewaczki i tak. Zaczynamy od bossów czy od piratów? Od piratów. To proszę. Chodźmy na spawn, chyba na prawo jest. Albo? Masz pasek? Czy... Znaczy, no na razie jest tylko, wiesz, powiadomienie. Mhm, ale mi na chwilę wyskoczył tam. Minie. Znaczy może, nie patrzyłem nawet. Boże, ile tego leci, jak on to wszystko w jedną stronę strzela. Ja też mam takie podobne w sumie. I właśnie, co do tej okariny, to zobacz. Tam, gdzie masz kursor, to chyba też będzie lecieć. Zobacz, przesuwaj kursorem. Ty no, strzela tam, gdzie ja mam kursor. Dlatego mówiłeś, że ci krzywo to leciało. A to po prostu przy twoim kursorze się pojawia. Czyli tak naprawdę tam, gdzie ja mam kursor, to nie leci. No chyba nie, bo u mnie nie ma. No nie, piraci pod ziemią, wy debile. Nie, ale w sumie można tam bongosami albo czymś. Jak my was zabijemy teraz? No to ty ich bij pod ziemią, ja sobie stoję tutaj. Sam... o! Kapitan? Jako boss? Kapitan się jako boss pojawia, serio? No. No to słabo. Żaden boss dla nas. Żaden. I chciałbym, żeby coś na barda wyleciało, bo podobno może wylecieć. A czemu to jest takie malutkie? Widzisz? No, u mnie to jest takie może... tycie, 6000. Może mini boss. Właśnie, mini bossowie są tak oznaczani. No ciekawe. Boże, ale padł. Jakaś skrzynka z niego wyleciała. Pirate Loot Crate. No właśnie, też otworzyłem. Nie otwieraj, bo ci zawali ekwipunek cały. Otworzyłem. Discount card i platinum bary. A ja mam lucky coina. O, to są rzadkie rzeczy chyba, nie? No. Bardzo rzadki. No ja tu na razie czekam, po prostu stoję i może się trafi zaraz, wiesz. Stateczek, bo tylko na stateczku mi zależy. To ja mam ich pod ziemią bić? No ja nie za bardzo mam jak ich bić, bo oni nie atakują przeciwników, którzy są za ścianami. Nie atakuje niewidocznych przeciwników. To jest minus spory tych samonów. Golden chest dodali. Albo było? Nie, to nie Greedy jest. Dagger? What the fuck? A jest, no jakaś do rzucania broń. O jest! Flying Dutchman. O. No z nim już tak łatwo nie jest, bo... O Jezu, ale bije. Ale naprawili to, że teraz normalnie się ten pasek wyświetla, nie jakieś znaki zapytania czy coś. A no, ostatnio znaki zapytania były. Nawet nie pamiętałem. No nie, żeś zabrał. Złodzieju. To tak, Pirate Loot Crate, Pirate Chest. No to się otwiera. Tak, no otwórz i zobacz, czy ci wyleciało... Discount card. Nie masz tego czegoś do latania? Nie. To słabo. Hand cannon na Rangera. Kurde, ale żebym dostał obrażeń. Ale bije ten... kapitan. Tego najlepiej bić. O, z tego. Ale nie mam inspiracji. Jezu, ile ich jest nade mną, mo! Odczepcie się ode mnie, ludzie. Muszę się jakoś wyleczyć, nie mam za bardzo jak. Nie, no właśnie ja też mam mało zdrowia. Ja mam bardzo mało. Ja mam mniej od ciebie. No to masz bardzo mało. Dobra, wyleczyłem się. O, on się blokuje na ścianie jak debil. Ale kocham ten Rod of Discord. To jest tak przydatne. Nie wyobrażam sobie teraz grania summonerem bez tego. No, a mówiłem. Tak nieprzekonany byłeś na początku. No nie! Oj, dobra, mam. Oj. Pirate Loot Crate. Ale nie, bo to Pirate Loot Crate chyba z tego nie może wylecieć. Wyleciało. Masz? Wyleciało. Mam, ja nie mam. Co chciałem powiedzieć. Czy Flying Dutchman jest uznawany jako boss? Bo chyba przez ten mod tak, nie? Tak, to jest boss. No więc możemy uznać, że kolejny boss, na którym padłem, został odhaczony. Tak. Pirate Chest, o. Mam drugie przywołać? Drugą inwazję?
Czekaj. Pirate flag. O jest, mam. Co masz? No to. Do abordażu. Ja też chcę. Ale jakieś takie to jest, nie wiem. Wolniejsze niż. Może znerfili? Mi się wydawało. To nie jest chyba szybsze jak UFO. Dawaj, wsiadaj na kraba. Nie no, będę na tym latał. Będę mógł dzięki temu mieć po prostu dwa akcesoria więcej, nie? Jeszcze mam loot crate'y do otworzenia. Gold ring. Jeszcze jedną inwazję, czy...? Nie wiem, jak ty chcesz tego do latania, to można, ale... No okej. Okay. W innym wypadku to... Boże, jakieś ścięcie miałem. Znaczy jest jeszcze jeden wypadek, czyli broń na barda. Ty, jakiś cursed medalion mi wyleciał. No, też to miałem. O, to jest przydatne do tego! Do zrobienia nowej, tej, części mojej broni. Jeszcze lepszego. Ja nie mam teraz drugiego ulepszenia, a to jest na trzecie ulepszenie, także pozdro. Idę na zewnątrz. Chodźmy na dwór. Cześć, ja tu muszę coś zrobić. Potrzebuję dostępu do akcesoriów. Czemu się nie mogę tu teleportować? O, nie będzie tu. Bo teraz jak mam kurde do latania, to mi ani skrzydła niepotrzebne, ani buty przecież. Ojoj. Tylko nie wiem za bardzo, czy mogę jeszcze coś ciekawego zrobić. O, mam ten twój The First Shadow Flame, że moje samony mają efekt Shadow Flame'a. Ja nie wiem tak naprawdę, co on robi, nie? A Shadow Flame'a to jest chyba podpalenie takie. Tylko, że To właśnie no... Cieniste płomienie. Dużo to chyba nie robi, o to chodzi, nie? Niby spoko, ale no dużo to tym obrażeń nie zada. Niby spoko, ale jednak nie no, i taka jest prawda. Dobra. Ja już jestem w dobrym miejscu do bicia tej inwazji. Jesteś w dobrym miejscu, jestem w dobrym nastroju. Z prawej i z lewej mam bloczki, mogę sobie stać i poprawiać słuchawki. Serio, ciągle nic nie słyszę na prawą słuchawkę. To właśnie była informacja, jak Ryfek prowadzi odcinki, jak słucha swojego kolegę. Znaczy nie, ja ciebie słyszę, tylko lewym uchem. Serio, naprawdę nic nie słyszę, bo mi słuchawka nie działa. Zaraz przyjdą słuchawki Rywka pod twój odcinek i ci napiszą. Magecy, powiedz coś. Jakiś widz to zrobił. No. O, chyba działa. Chyba działa, no nawet możemy się bić. Dobra, słyszę na... Jak się odmienia? Na obie słuchawki. Na dwoje uszu? Chyba tak, nie wiem. No, aha, na uszu, dobra. No, z tym już jest problem, z tym już nie jest tak łatwo. Myślałem, że ci chodzi o słuchawki, no to byłaby prostsza sprawa. Moje. No ja mam mało HP. Jezu, ile syfu wyleciał, rzeczywiście, muszę wszystko wyrzucić. Umarłeś? Ty leszczu. Ty weź, bo ja mało zdrowia. Ty leszczu. No bo ty możesz latać, a ja nie mogę latać. Ty też możesz latać, masz skrzydła. No ale to się nie liczy. No to. No nie. Co to jest, jakiś nowy token? Post Mechanical Boss Loot Token, no. Jezu, ile tego jeszcze wyleci. Ten medal, ale to jest syf, ja to daję do tego, do autotrasza, bo to naprawdę. Uuu, Moonstone będzie można z tego zrobić, to spoko. To też Mystic, po co mi to, Jezu. Pirate staff, o, mogę sobie piratów przywołać do bicia. To masz fajne. No, ten Shadow Flame to nie jest najlepszy efekt. Bije po prostu za 5 co sekundę. Ale i tak mam puste miejsce na akcesorium, więc może być. Już? Tak szybko? Czy tylko jednego tego zabiliśmy, nie? No właśnie. Ale słabo. Jeden Dutchman tylko wyleciał. Chcesz przepaskę na oko? A chcesz pantalony bukaniera? Nie chcę pantalonu.
Zawsze marzyłem o pantalonach. O Jezu, ale syf, nie. Do wrzucenia wszystko. Tungsten bary, po co mi tungsten bary? Może będą do przywoływaczek, więc nie bluźnij. Co? No może do przywoływaczek będą. Co tam było, to nie bluźnij? No nie bluźnij, bo wyzywasz je, a one też chcą być kochane. Weź, bo znowu powiesz nie bluźnij, znowu mi zablokują reklamy na filmie. Z dupy. No jeszcze promuję innych youtuberów. Dobra, idziemy bić bossów? No, a co bijemy teraz? Mamy do wyboru Dusking, Pixie Queen i Calamitas. Calamitas, ale nie wiem czy w dzień można. Właśnie też nie wiem. Znaczy patrz, mamy Duskinga, który ma podpisane, że jest King of Night, dlatego zgaduję, że w dzień go nie ubijesz. Pixie Queen, z tego co pamiętam, to też w noc się biło. No i Calamitasa też w noc, no to tak. Czyli tak wszystko słabo, w noc, ale... tak? Tak, ale możemy sobie albo poczekać, albo przewinąć trochę czas, wiesz? No to przewijaj. Ja patrzę sobie akcesoria, co mogę sobie... 20 golda, proszę. Ja nie mam. Ale trzeba. A nie, mam 2 platyny, ty masz. O Jezu, Jezu, co się dzieje? No. Dobra, daj mi. Masz. No, to tutaj widziałem u Wizarda, ciekawi mnie jak to działa w ogóle. O ile godzin? Mamy 3.20, no to 4 godziny. Jest o 4? Dobra, o 6 możemy. O dobra, wiem. Słuchaj. Mam pytanko. Avenger Emblem, ten co mi zwiększa obrażenia, nie? On też działa przecież na samony. Zwykłe zwiększenie obrażeń. No tak, oczywiście. No to już sobie to robię. Lepsze jak te głupie jakieś coś. Gdzie są soule? Wziąłeś wszystkie soule? A nie, dobra. Filtr mam włączony. Po 5 souli wezmę. Dobra, jedymy? No tylko jakiś utinketera zmienię. Kurde, całą kasę tobie dałem teraz. Dobra, guarding niech będzie, plus 2. To co pierwszy byś chciał? Calamitasa, bo z niego jest nowy samon do zdobycia. Dobra, no to godziny przesuwam. O, zadziałało, 7.30. No to chodź. Ulecz się jeszcze. Dobrze. I chodźmy na platformę, tam jest ta maszyna jeszcze. Ja nigdzie nie muszę iść, dobra. No please, teleportuj się. I jeszcze bardziej nam przesunęło czas. Bo nie... też masz 10.50? Nie wiem, ile do ciebie muszę lecieć, bo oczywiście nie działa moja podka. Kochana podka. Takie życie. Już żeś go przywołał? Jezu, jaką w dupę dostał. Nowa grafika. Zmienił trochę, był taki czarny Eye of Cthulhu. Nie, podobnie wygląda. Mi się wydaje, że się zmienił. Znaczy, podobnie, ale... Bo on ma parę faz przecież. No wiem, ale wyglądem się nie różni specjalnie. Zobacz. Wow. Grafiki się zmieniły ogólnie. Tu będzie już chyba nie fajnie. Dobra, jeden nie padł. Najpierw musisz tych pomocników ubić, żeby... Znaczy, ja muszę. No twoi pomocnicy biją ich pomocników, no okej. Już chyba dali radę, tak? Z niego, a właśnie nie wiem, z jakiego moda jest to coś, że może zmieniać dropy z bossów? Ink Sushi. A, to na Calamity to pewnie nie działa. Nie. Szkoda, bardzo bym chciał tą przywoływaczkę dostać, bo widzisz, te samony strasznie dużo biją, ale jak trafią, o, jak on się w jednym miejscu stoi, to jest super. Jezu, jak mam mało zdrowia. Nie, idźcie sobie, frajerzy. Frajerzy! Nie, nie chcę zginąć. Zginę na stówę. No to może ty tam, wiesz, idź się ulecz. No lecą do mnie cwe... Zdechnę chyba. Ja sobie lecę tutaj, ale powolutku to leci, to jest masakra. No bo patoła. Najpierw musisz pomocników ubić teraz. A no tak, bo po jeden dostaje. Ty po jeden ubijesz. O to chodzi. Padłeś? No tak. Aha. A tobie nie zniknął? O, dostaję obrażenia. No, a jak ubijesz pomocników, to masz serca, więc zbieraj je.
Znaczy ja na razie staram się po prostu unikać jego. Dobra, umrę na 100%. Dobra, leci do mnie. Ktoś do mnie leci. Bożeś ich kurde odciągnął. No skąd miałem wiedzieć, że do mnie przylecą? Co tu się dzieje? Nawet nie mogę mapy patrzeć. Ale muzyka dobra, trochę jak z Crasha Bandicoota. Ten basik taki. Ej. No niestety. No nie możesz ich odciągać, bo ja wtedy nie mogę w ogóle bić. Ale ja nie chciałem ich odciągnąć, ja chciałem się uleczyć, miałem 40 HP. No nie, ale szli do ciebie. No skąd nie miałem wiedzieć, że za mną polecą? Domyśl się. Najlepiej. Dobra, masz jeszcze jedną przywoływaczkę na niego? Nie. Proszę, trzeba dużo zbierać. Kurde no. No. Tak bardzo mi zależało na tym kalamitasie. Czemu oni w króliczka strzelają? Nie wiem, bo nie lubią chyba królików. Tak mi się może coś wydawać. Dobra, chodź, ubijemy tutaj Pixie Queen, bo... Czemu tutaj? Halo. No bo Halo jest. Aha, musi być na Halo, no tak. No. Nie, to jest kolejny boss, który się szybko rusza, czyli kolejny boss, na którym moje samony są nie za ciekawe. Nie, no useless nie są, patrz jak biją, jak trafią. Jezus, 283 się oberwałem. Nie ma czego. Oj, ona jak stoi w miejscu najlepiej. Jakiś miała taki atak przed chwilą. A no ja właśnie, jak ona coś przywoła, to staraj się w to coś bić, bo no wiesz, ja nie mogę tego fokusować. What? Znowu 256. No, what the fuck? Ona cię chyba nie lubi. No nie lubi mnie. Ty no, też tak dostałem. 313, what the fuck? Co? Czemu? Z czego to dostałem? Ja nawet nie widziałem. No ja też nie. Dobra, latam w kółko. Muszę czekać, aż ona będzie miała tą fazę, gdzie będzie stała i przybywała. Miała fazę. A tak to chociaż trochę czasu uzbieram. Tak to nawet jej nie trafiam, jak w kółko latam. No. O, jesteś. Dobra, po 5. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widzę jej. Na dół. Poszła. A, jest pod ziemią, dobra. Pod ziemią. Siedzi tam. Odpoczywa chyba. Ona ciebie bije, nie? Ja się pójdę wyleczyć. No tak, ale czasu nie mam. Minuta została. Czyli starczy. No to... Może byśmy się nie przeliczyli. Najlepiej, jak najszybciej. No patrz, już 3000. Dobra, niech idę będzie. Idę do ciebie. Sam dobijesz nawet ją. Ono jaką fuza dostałem? I super, i moje serduszka, a nie. Już myślałem, że zginę, nie? Ale zginąłeś podczas walki. No zginąłem, no odhaczone. Doppelganger Candle. Co? No. Co się... Ty, bo ja nawet nie patrzyłem, what the fuck? Co się stało? No, respią mi się wróżki, w ciebie też wchodzą. Nie ja biją cię, ej. Ja nic nie mam. Ja mam wróżki jeszcze. Ja tylko... U mnie tylko boję się takie nagle smutne, taki puzon. I umarłeś. Tobie też puzon przypomina dźwięk z Don't Starve'a, jak się coś pisze na czacie. No. No tak. Właśnie, kiedy seria z Don't Starve'a? Nie wiem. Cześć, sprawdzę. 18,5 minuty, no dobra. Jeszcze jest sporo czasu. Aha, mi jakieś akcesorium wypadło. Czy ja zdjąłem je? What? Bez akcesorium grałem. Nie miałem tutaj czegoś lepszego? Nie wiem. No nie, ten śmieszek przyszedł, ale duży śmieszek. To co teraz bijemy? W nocy mamy Duskinga do ubicia. No. I co jeszcze? No i to w sumie tyle. No to przewiń. No i po Duskingu można kolejną przywoływaczkę zrobić, jak coś. To zobaczę, czy ten... To przewijamy czas i bijemy, nie? No tylko 20 golda. Można było to robić za darmo innym przedmiotem, z Cryogena, nie? Ale że za każde przewinięcie trzeba płacić 20 golda? Tak. Aha, no to słabo. Możesz sobie, no zobacz, wejdź do Wizarda, do jego towarów. Wszedłem mu do domu na pewno. No właśnie. Blood Orb. Time Sphere, no jest. No, Sphere. 20, o kurde, sporo. 20 godzin to... Tak naprawdę cofamy się o 4 godziny do tyłu.
Czekaj, jest 5:40. Co, ale serio? Skoro to idzie do przodu o 20 godzin, no to tak naprawdę się cofamy o 4. No i tu jedynie jest jedno, że do przodu o 12. Dziwne to to. No to co mam kupić, żeby była noc? Ma być 7:30, no to... No to 12 godzin do przodu. O, dobra. Najmniej kasy wydamy. Znaczy tyle samo jest zawsze. No mniej, bo tak byś musiał się cofnąć 3 razy. Czyli wydałbyś 60 golda. A tak kupisz jedno i jesteś 12 godzin do przodu. No to chyba nie jest cofanie się w czasie, przecież to jest... Ale to tak działa, jakbyśmy się cofnęli 4 godziny, jeżeli chodzi o czas. Okej, okay, nie wnikam. Skąd takie informacje? Ale użyłem tego i masz noc? Nie, dzień jest. Ja też mam dzień, no to what the f... To może ja muszę kupić. Ciebie nie lubi, sprzedawca. No nie, no dobra, kurde, nie użyję. Czemu? O, dobra, nieważne, działa pota. Zawsze możemy też iść lajfruty i chlorofajt zbierać, może coś z chlorofajtu będzie na nas. O, o jest o, no... O. Ja nic nie kliknąłem. No, po jakimś czasie się zrobiło. Dobra, chyba. Siódma, od której jest noc? 7:30? 7:30 i idź na Biom Spirit, jest na prawo. A ty czemu nie? No idę. Kurde, no się chcę do ciebie teleportować. Ale nie możesz. No nie mogę, stoję w miejscu. O! Świetnie. Ty szybciej tam dotrzesz. No nie, krab jest szybszy i buty. Tak? No zobacz jak to jest wolne, daj spokój. No ale te dwa akcesoria więcej. Właśnie coś zmienili. Strasznie wolne to jest. Szkoda. No szkoda, ale i tak, wolę mieć dwa akcesoria więcej. No i tam lepsze obrażenia na samonach i tak dalej. I się trochę wolniej poruszać. I tak mamy ten RODO w Discord, więc wiesz. Metal. Tum tum tu dum. Tum 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 tum. A gdzie w ogóle jest ten biom? Bo ja tam jeszcze nie byłem. Przy dungeonie za dungeonem. Coś przy plaży. O, no to bluziutko mamy platformę super do bicia. No ale to trzeba bić na tym. Kurde, no dobra, widzę go. Tu ten biom z tymi śmiesznymi kaktusami. Spirit chest dostałem. No właśnie, to jest to i to jest zbugowane. Te skrzynki są zbugowane na tym biomie, nie da się ich otworzyć. Dobra, to co tutaj robimy w ogóle? Tutaj bijemy? Mhm. Okej, okay, fajnie, że dałeś mi postawić moje coś na samony, co im zwiększa obrażenia. Ale on zasuwa. I muzyka się nie zmieniła u mnie. No, mnie też nie. Jezu, jakiś mi wywalił 129 z dupy. No, właśnie to tak, boję się trochę. Nie, jakby tak wolno się cały czas poruszał, to spoko. Nawet do trafienia jest. O, lele, bo uniknąłem. Tak robi 3 szarże chyba. No, wie. Tak ze 3 razy i... I z powrotem tak normalnie jest. Ale zdrowia to ja dużo nie mam. Ale teleport mi dupę uratował. Bez tego teleportu już bym był martwy. Ja zapominam używać czasami. To mój błąd. Spirit Ore. Skąd ten Spirit Ore mi wyleciał? Z mobów. Na tym biomie. Ojej. Myślałem, że tylko z niego leci czy coś. Z niego leci jakiś materiał Dusk coś tam, Dusk Stone i z tego się robi kolejną przywoływaczkę kolejnego bossa, dlatego musimy go ubić. Aha, okej. Okay. O Jezu, teraz jak to... Widziałeś jak teraz zostawał? Jak stał w miejscu? No mówię, te moje miniony one biją strasznie dużo, tylko są niezacelne. Szybko pociski nie lecą, więc przeciwnik musi stać w miejscu. Dobra, zostań na tym biomie, ja pójdę po przywoływaczkę. Chcesz ten Dusk Stone? Mam 31, a 5 jest potrzebne, no to easy. Okej. I spirit bary były tutaj. Saule. Nic ciekawego z tego co widzę. Nic ciekawego z tego. Mój kolego. Spirit dirt nawet mam. Spirit ore. Spirit bary, coś się ciekawego. O kurde, ile tych rzeczy ze spirit barów się robi. A mi się coś zbugowało. Dobra, nieważne. Powyrzucam niektóre rzeczy. No, dobra, bo noc tam trochę mija.
No dobra, to ja jestem gotów. Mhm. Kurde, no, tylko zdrowia trochę nie mam, uleczę się. Dobra, będę bez spotki najwyżej. Mam dwie przywoływaczki jak coś, tego bossa. Mamy dwie szanse. Nie dobra, wiem, od dołu idzie. A biliśmy go? Przynajmniej muzyka nie. jest. Nie, nie, nie. Nie biliśmy go nigdy. Bo to o jest kurde. Jakiś kurde. Na te pociski nie. trzeba uważać, już widzę, ale tak to... Nie widać jego paska zdrowia, to też jest wkurzające. No właśnie, bo trzeba chyba najpierw... Jezu, co jest? O fuck. Chyba coraz częściej strzela. Tak leci szybko, że nie za bardzo tego jak mam uniknąć. Jeden cios i padam. No. No niestety chyba nie damy rady, ale jest druga. To za parę odcinków może damy radę z nim. No kurczę, chyba plantera byłaby prostsza od niego. Mam technikę na niego, stary ludzik. Zobaczymy. 45 HP. Spoko luz. Spoko luz. Spoko luz. Bomba plomba. Serio, mam technikę. O my. Krążysz. O, 7000 tylko. Dobij go, please. On ma tak mało zdrowia. Ja też. Nie no. Jak ty krążysz, bo ja nie wiem. On mi się teraz zaczął bugować. No i cały czas się buguje. No co jest? No! Nie! Ale plan był dobry. No plan był dobry, ale on mi się buguje. On mi też, teleportował mi się teraz. Tak, tak i jakieś tak gówna się przeskakiwał w ogóle. Pojawiają, ja nie wiem co ja mam bić w ogóle, bo to jest takie malutkie. Ale pierwszą fazę bardzo łatwo strollować po prostu tym kawałkiem ziemi. Hmm. Chcesz jeszcze raz bić dzisiaj? Czy nie zdążymy, jak myślisz? A sprawdzę. 27. No to akurat, pójdziemy i spróbujemy zabić. 3 minuty nocy w sensie jest. To tak. A, wiesz. No to nie starczy na pewno. Na pewno? Na pewno nie starczy. To możemy zawsze przesunąć o 20 godzin. To tak, to cofniemy się 4 godziny wstecz, dzięki temu. To tak można zrobić. Już to użyłeś? Nie, nie mam 20 golda. Ja już przywołuję samony, akurat wiesz będzie... Co? Wezmę Life Machine, bo to też się przyda tam. No, na pewno. Nic nie ogarniam, co tam się w tej walce działo. Ja to też, tylko unikałem na boki, nie? Te samony, kurde, no. Przydałoby się coś, co jest lepsze na przeciwników, którzy się szybko poruszają. Tyle bije i jeszcze narzeka. To bije bardzo dużo, ale w ogóle nie jest celne. No coś za coś. Muszę mieć to coś z Kalamitasa. A najbardziej to chcę, mówię, te samony z Inwazji Marsjan. One są najfajniejsze chyba. Hmm. Zawsze trafiają przeciwnika. Tak w sumie patrzę po bossach i Cryogena może damy radę już ubić. Licza nie mam pojęcia. Licza damy radę. Licz jest łatwiejszy jak Cryogen. No, skoro tak mówisz. Co jeszcze tutaj mamy? Crimstone Elemental to dopiero po biomie. O Jezu, z tym będzie problem. Na pewno nie z tymi moimi samonami. Chociaż ona się szybko nie ruszała. Zobaczymy. Illuminant Master to był po planterze, a teraz to nie wiem jak, bo jest przed planterą u mnie na liście. Plantera, no. I do plantery tyle bossów w sumie. Okej, okay, to mam użyć tego itemu, tak? Na godzinę. Tak, tak, tak. Bo to po czasie dopiero wejdzie, nie? Ja to trochę wyrównam. Która jest godzina u ciebie? Czwarta rano. 4:33 rano. No to no. Bez sens. Znaczy, zrobi się po jakimś czasie chyba. O jest, 7:30, o. Widzisz? Blood Moon. No to nie problem, chyba jakiś wielki. No, będą się... Połóż tutaj to coś od HP. Położyłem tam. No to tu połóż, bo tu będziemy unikać głównie. Nie przezywaj mnie. Co? Powiedzieć głównie. Jest. Boże! Nie wiem, czekamy aż nam się zdrowie zregeneruje? No, musimy. To włącz tą tak regenerację to... u siebie tam, czy coś, nie wiem. Zielony. No jest zielone. Chyba. Nie widzę... No nawet się szybko regeneruje, nie wiem, czy jest szybciej, no. Czy nie. Jest. Szybciej, no. Dobra, mamy wystarczająco zdrowia. Lecimy. Idzie od lewej, od dołu. Tylko zależy kogo będzie gonić i jak się będzie kręcić. Ja od prawej, boję. Dobra. Chyba mnie bije. Nie.
ciebie i się odwrotnie kręcimy. O, tak trzeba. Kręcimy. I świetnie, i... Wow, 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 co mnie bije? Coś nowego. No coś... Shooting Star. Aha, nie. Przeciwnik taki się przywołał po prostu, zwykły. Ginę, ej. Co tu robić? Jak żyć? No, jak no... no... Nie goń mnie! Nie! No. Biednego barda bijecie. Dasz radę zrobić taktykę? Postaram się. Dużo innych przeciwników tu mi się pojawiło z tego, co widzę. O, 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 się zblokowałem! Dobra. Jestem na dobrej drodze. Ja tylko widzę tego, tę mordę psa, nie? No czemu się wiwerna tu pojawiła? What the fuck? No. Dobra, padła wiwerna. Tylko teraz bijcie to. No i się teleportuje, teleportuje się. No i padłem, padłem, padłem w twoich rękach. 3000 zdrowia. No to gdzie ona? Gdzie to jest? Gdzie to nie, jest? Nie widzę tego. Jest od góry, od góry, od góry idzie. What the fuck? Tepło mi się wszystko. No nie! Dobij, dobij, jest, 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 jest nadzieja, jest nadzieja. No, Bongosy, bongosy! No kurde! Nie mogę polecieć do góry! Proszę! Proszę, kurde, nie! Nie no! Ja nie mogę w ogóle nic namierzyć go! To jest bez sensu! No widzisz? Jak ty narzekasz na swoje samony, to ja jeszcze bardziej nie mam broni, bo... Bo twoje samony to tam wywalą raz na jakiś czas coś, a ja w ogóle nic nie mogę trafić, bo muszę ręcznie trafiać. No widzisz, kurde. No co widzisz, kurde? Coś ty byś bez mnie zrobił. O Jezu, Jezu. O Jezu. Prawie, prawie się no, udało. Znów się zaczęła teleportować, no i to jest problem. Dobra, wiesz co, korzystając z okazji, że jest Blood Moon, to trzeba kupić taki puzzle. Trzeba kupić puzzle, dobrze słyszysz. Tylko, że czerwony puzzle. Jego się kupuje u merchanta i to jest później do przywoływaczki Alchemastera. Okej. A jak są takie duchy, takie czarne, to zabija je. Potrzebujemy takich dusz, takich fioletowych. Okej. No, przydałoby się, bo to też puzzle jakiś jest potrzebny. Backpipe? Mam coś dla ciebie. O, to jest ta broń, którą dropiłem, ale nie wyszło. Daj mi, proszę. O Jezu, chodź tu. Rondel. No chodź tu, bo tam będą bić ten... No już. NPC-tów. Bier. O, 48 plus 4. No właśnie widziałem to na wiki, chciałem to wydropić, ale... Co to jest? No widzisz. To są dudy. Tak, to są dudy chyba, nie? A wiesz jaka jest różnica między dudami a kobzą? Nie mam pojęcia. Ja też nie, ale pamiętam, że mój kolega wie o tym i zawsze się pytaliśmy o to naszego profesora od AutoCAD'a na studiach. A wiesz jaka... Znaczy, czekaj. Boże, czekaj, dudy i kobza. Jeden to jest instrument dęty, ten który ty grasz, a drugi to jest kurde taka jakby gitarka. Ja myślę, że nie. Grasz na duda. Ej, mam coś na Samonera. 38 plus 4, ale u ciebie będzie miał więcej. Zobacz. 80 Samon damage. No. O, czekaj. Flash golem. No, zombiaki, patrz. O Jezu, ale... Ale będę miał armię. Oh, fuck. Zobacz, jaką mam armię, stary. Fajne. No, oni się w jedno złączyli. No, ale słabi są. No te duchy powinny się pojawiać, kurczę. No nie ma ich. Te rejfy? Takie jak po rozwaleniu... Phantom, tak się nazywają. Nie jak po rozwaleniu, to wiem. Są z modu. Flash golem jakiś? Boże, nie mam miejsca na nic, to już syfu. No... A kurczę, fajnie by było, bo już byśmy mogli następnego bossa bić. A Jezus Maria. Ranić. Dobra, skończyło się. To co, kończymy? No chyba ta. Tu nic ciekawego, no, już nie ma do podniesienia. To jest kolejny odcinek, w którym dostaliśmy w pipkę od potężniejszych bossów.
Ale... tego Kalamitasa trzeba, wiesz, na 100%. Bo jak Kalamitasa zabijemy i z niego wylecą te oczka do przywołania, to sądzę, że damy radę też z tym bossem na... z Pirit modzie, nie? Mhm, zobaczymy, zobaczymy. O Boże, mi się u ciebie zbugowała inspiracja i... tak skaczę na tobie po prostu. Taka niestabilna dobra, inspiracja. Do następnego odcinka postaram się zrobić resztę przywojowaczek tak, żebyśmy mogli już, wiesz, wszystko do plantery sobie pobić. I tak to, co by się jeszcze przydało zrobić, to Lifefruity pozbierać, a później... No, Lifefruity najbardziej. Po Lifefruitach z Calamity moda jeszcze jest coś, co zwiększa permanentnie HP, nie? O, ale to jest więcej. Mega trudne do zrobienia. No, ale zobaczymy. W ogóle, niektóre są ty, łatwe. Chodź, sprawdzimy coś. Stań tutaj, gdzie ja. Teleportuj się jak najbardziej na prawo możesz. Ale jak mam... Aha. Ale kurde, nie, bo to jest rozdzielczość. No weź. No, nie aż taka duża różnica. No. Ja widzę tyle więcej, no. Ale to w obie strony, nie? No, i do góry, na dół. Dobra, kończymy odcinek. Dokładnie. Państwa. I się zabiłem. Czemu? No, no bo się teleportowałem, tak. No. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, a my widzimy się prawdopodobnie już jutro o godzinie 15. Trzymajcie się i cześć! Cześć, cześć!